A teraz teatrzyk biograficzny Bobo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bobo. Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest randomowa gierka, którą jest Firewing 64. I nie jest to gra na Nintendo 64, to jest po prostu fangame jakiś. Nie wiem, czego on dotyczy. A więc przekonajmy się o tym, więc start game. Okej. Okay. Co tu się dzieje? Cutscenki nawet są, lol. Oto gdzie nasza historia się zaczyna. Kryształ życia został roztrzaskany i tylko ty możesz być tym, który znajdzie i zbierze je, wszystkie fragmenty, więc wtedy może zostać znowu złączony. Tak swoją drogą, to znalazłem tą grę na Game Jolcie. Na serio, takie perełki tam są. Okej. Co ja mam to robić? Okej, tak szybuję. Przynajmniej mi ta gra przypomina bardzo Spyro. Zależne to w Spyro. Okej. Dobra, czyli to samo o kontrolkach. Zobacz, ja mogę obracać to. Dlaczego to teraz tak się... Czy coś zepsułem? Chyba, że... Nie. Okej, chodźmy do niego, bo on wygląda mi na kogoś mądrego. Dobra. Nie będę się tutaj przejmował w ogóle jakąkolwiek historią. Jak chcecie, to możecie sobie tą grę obczaić. Macie podaną nazwę, więc w sumie będzie to aż takie trudne. Po prostu na Game Jolcie wystarczy znaleźć sobie. Miło się ją ogląda. Wygląda fajnie w każdym razie. Zakładam, że ona coś tam bierze z Banjo-Kazooie, Mario 64. Jak wejdę do tego portalu Mario 64. Okej. Okay. Ale no nawet wygląda jak Mario 64. Spoko. Więc zakładam, że to 5 to jest moje życie. Okej. Bardzo, bardzo mądre posunięcie. Okej, i mamy zdobywać te cząstki kryształa jakiegoś. Kryształa. Nie ma dzisiaj Spyro, bo jest za gorąco. Dla mnie w ogóle na nagrywanie, ale zdecydowałem się, że zrobię już randomowe gierki, bo na Spyro nie ma po prostu cierpliwości dzisiaj. O, ty masz więcej życia, o ty... Aha. Pacnął mnie. O kurde, jak mam odrestaurować życie, hello? Dobra, co to się teraz przyda, ten wall kick? Aham. No ale już kamerę to można było jakoś zrobić fajnie. Aha, czyli muszę szukać apteczek. Okej, okay. Ale krwawa ta gra. Nie jest dla dzieci chyba. O, przycisk, kliknę go. Duży czerwony guzik, to na pewno nie może być zła rzecz. A, tu mam sprint jakiś, fajnie. Okej, jak się robi jakiś ground? Okej. Jakiś ground pound albo coś w tym stylu. Aha, dobra. Spoko. Gra bardzo mi przypomina, poza modelem postaci, które definitywnie wyglądają jak z modern gierek wyciągnięte, to jest zdecydowanie, no tekstury nawet same wyglądają jak z Nintendo 64. Zanim ktoś mi powie, to nie da się ustawić. Okej.
Ja się ustawić rozdzielczości tekstu czy coś w tym stylu. Może po prostu autor nie miał funduszu na jakieś lepsze tekstury po prostu, więc dodał 64 na taką wymówkę. Ej, w sumie to by było dobre, na przykład bym zrobił Sonic Chronicles 2. No i tłumaczeniem było to, dlaczego gra jest w 2D, a nie na przykład użyłem do tego silnika graficznego, powiedzmy, że OpenGL. To powiem, że sorry, fundusza nie było. To było takie chamskie, a jednocześnie dobre. Podoba mi się bardzo ten walking, nie wiem czemu. Ogólnie dla mnie to strasznie się podobają gry, które mają w sobie jakiś parkour. Więc dlatego Sonic Lost World, powiedzmy, że toleruję. Czy ja się będę mógł ścigać? Znaczy, czy ja będę musiał się ścigać? Nie powiem, żeby to by było dla mnie fajne. The card appears to be broken. O kurde. To nie fajnie. Dobra, to się będę ścigał na nogach. Wziął. Boże. Dobra. Powiedzcie mi, że tu jakiś będzie out of bounds albo coś w tym stylu. Nie ma, serio. Aha, ty jesteś tym złym, zapomniałem. Spoko. Przez chwilę wydawało mi się, że mogę... ten. Odrestaurować swoje życie poprzez pieniążki, ale to tylko jest feature w Super Mario 64. Swoją drogą mam nadzieję, że na dniach się w końcu pojawi. Może w końcu znaleźć... Prawdopodobnie po Metal Slugu rozpocznę Mario 64. Takie info dla wszystkich, którzy na Mario czekają. Nie wiem, z jakiego powodu ktoś by mógł u mnie czekać na Mario, ale dobra. Ja to jestem od Sonika bardziej niż od Mario, ale... Spoko, no jak ktoś czeka. Co ty mi powiesz? I mean, I've been for a while. I think there's still a switch which opens this case, so, but I'm not even sure if that card out there still works or not. Spoko, nie działa. To już sprawdziliśmy. A więc chodźmy dalej. Okej. Okay. I nagrywam to w środę i jeszcze mi PS2 nie przyszło. Oby mi przyszło jutro, czyli w czwartek, czyli jak wy widzicie ten film. Naprawdę czekam na PS2. Ja zawsze w grach szukam glitchy. Zauważam, że to jest, nie wiem, jakiś mój fetysz, czy coś w tym stylu. Nie wiem, już tak po prostu mam. Powinien się zaciągnąć na przykład do testowania gier, bo takich ludzi to wiem, że szukają bardzo. Dla tych, co będą robić niesamowicie dużo rzeczy, tylko po to, żeby znaleźć jakiś glitch. Na przykład, nie wiem, odbijasz się od ściany milion razy, a skraszujesz grę. Albo uderzaj blok przez 416 lat i skraszujesz grę. Pozdro dla kumatych. Swoją drogą. Okej. Okay. A co to? Aha, pieniążki, spoko. Wspomniałem, że mam sprint. Jeszcze głupi. A ten sprint mam chyba nieskończony, tak widzę, że jakoś on nie przechodzi mi w żaden sposób. No ale chodźmy tam. Czy to jest... nie wiem się... Wow! Teraz to już zupełnie mi to przypomina Mario 64 i... Donkey Konga nie, bo w Donkey Konga w życiu nie grałem 64. Znaczy raz grałem.
Raz grałem tylko. Niezbyt mile to wspominam. Jeżeli mam być szczery. Co? Aha. No spoko. Nie wiem w ogóle co ma robić. Gdzie mnie zabierzesz? Gdzie ty mnie platformą zabierzesz? What? O mój Boże, poziom dwuwymiarowy, tego mi było potrzeba. No nie, ładnie nawet ta gra wygląda. Jak na grę, która ma, nie wiem, udawać grę na Nintendo 64, to jest... One w ogóle Nintendo 64 to miało swoją drogą bardzo ładne gry, jak na moje. Tak, przyznam, PS4 miało ładniejsze, to tylko dlatego, że hardware był lepszy i płyty CD nie mają aż takiej limitacji jak kartridże. No, kartridże chyba miało limitowaną pojemność, a takie płyty CD to zawsze można było wydać wiele, tak jak na przykład to zrobiło Square Enix z Final Fantasy. Jej, skolektowałem krystal. Znaczy zdobyłem kryształ, Jezus, skolektowałem krystal. Okej, chyba doszliśmy do końca tego poziomu. Dwuwymiarowego, dwuipółwymiarowego. Swoją drogą było strasznie nie fair, bo mnie przeciwnicy mogli uderzać tylko dlatego, że byli poza niewidzialną ścianą. Okej. Powracamy do 3D. Oj, jeszcze jeden jest potrzebny. Hoppa. Cóż to? Jakaś srebrna moneta, cokolwiek ona oznacza. Jest drugie śmigło, nice. Swoją drogą będę musiał się w końcu zająć tym, żeby zainstalować spolszczenie Super Mario 64 na moje Wii. To znaczy, jakby muszę wziąć ROMa z wersji z wirtualnej konsoli Wii i ją spaczować spolszczeniem, więc... No nie powiem, że to będzie łatwe. Mam nadzieję, że zadziała. Nie interesuje mnie zbytniej. Znaczy, że będzie to działo i będzie wszystko widać. To jest najważniejsze, jak dla mnie. Bo znam w miarę tam dobre tłumaczenie, ale. Dobra. Nie działa! Jej, mam kryształ. Nice. Skolektowałem kryształ. Teraz to już było specjalnie. Dobra. Czyli rozumiem, że to jest jak Mario 64 i w sumie... Dobra. To jest po prostu Donkey Kong... kurde. Banjo-Kazooie. Praktycznie. I Super Mario 64 połączone. Gdyż no jak widzę... No robimy tu zadania, zdobywamy za to jakiś... To znaczy to w sumie bardziej Banjo-Kazooie, ale... No ta cała platformowość. Bo Banjo-Kazooie to nie jest zbytnio taka, nie wiem, czysta... platformówka, bardziej to Super Mario 64 jest czystą platformówką, ale on też ma jakieś swoje segmenty, w której jest wyczuwalna to, że jest platformówką. Bardziej bym to powiedział, że to jest taka gra przygodowa, jeżeli chodzi o Banjo-Kazooie, ale dobra. Swoją drogą, jak będę miał Nintendo 64, to na 100% Let's Play z Banjo-Kazooie i z Banjo-Tooie się szkuje. Jak będę miał Nintendo 64, a to jeszcze dodatkowo trzeba kupić grę, a to też nie jest zbytnio łatwe.
bo gry na Nintendo 64 no nie są tanie. Też nie są łatwe do zdobycia, bo w Polsce nie widziałem zbyt dużo nawet aukcji dotyczących gier na Nintendo 64, a w sumie to powiedziałbym nawet, że więcej jest tych gier na Dreamcasta niż na Nintendo 64. Dobra. A nie widziałem tego w ogóle. Chyba tu chyba nic już nie zdziałało. I myk! Chyba zaraz po tym odcinku zobacz sobie, jak jest z tymi grami na Nintendo 64. Czy będzie łatwo na przykład wyrywać Banjo-Kazooie i Banjo-Tooie? Czy na przykład to będzie Pain DS? Bo na Mario 64 aż tak mi bardzo nie zależy, bo mam to zawsze na wirtualnej konsoli, ale chodzi o to, że Donkey Kong 64 i Banjo-Kazooie nie pójdą na zliczenie, nawet gdybym próbował to jakoś zrobić, żeby działało to na Wii. To nie da się po prostu tego zrobić. A jak zawsze muszę znaleźć jakiś glitch albo out of bounds. A co to? Chyba sobie tam pójdę. Jeny, psy, spokojnie. Tak, przepraszam za to, że jak słyszycie moje psy, bo tu jest niewidzialna ściana, tak się bawimy tu. Spokojnie, jestem mistrzem takich rzeczy. Niewidzialne ściany. Jeny, psy, spokojnie, kurde, bela. Matko Bożko. To był zły pomysł. A dobra, spokojnie, tu wlecę. Zaraz, czy będę mógł coś takiego zrobić? Oh shit. Za dużo kombinowania. Mam trzy kryształy, więc pójdę sobie tutaj. Bo po prostu Rare używało takiego swojego specjalnego silnika, dzięki któremu mogło jakieś magiczne rzeczy robić z Nintendo 64. No i dodatkowo Memory Pack był. No i to nie jest zbyt fajne, bo czegoś takiego nie da się zrobić na Wii, a tym bardziej na Wii U. Okej. Aha, ich muszę mieć 9, spoko. Ale no cóż, no to chyba było na tyle. Powiedziałem, co tam chciałem powiedzieć. Pokazałem tą grę. Ale jeszcze ja się tam chcę do tego drugiego poziomu dostać. I się dostanę. Nie. Nie, ale hamowa. Okej. Ja to zrobię inaczej. God damn it. Nie, jeszcze się ze mną nie pożegnam. Ja chcę się tam dostać. To jest moje zadanie. No to teraz. Okej.
Muszę obczaić, jak to zrobić. Jeżeli się tam nie dostanę, to dla mnie to po prostu... To nie będzie fajnie, po prostu. Zastanawiam, jakim cudem moje nagranie głosowe jest. A nie, bo ja zacząłem przecież wcześniej z nagraniem głosowym. Okej, nieważne. Więc na najwyższy szczyt wejdę. Tylko po to, żeby mieć choć trochę tych więcej dłuższą możliwość latania. O. Dobra, teraz tylko nie zabłądzić. To jest najważniejsze. No nie, serio. No to może jeszcze raz zobaczę, czy to może się udać. A co mówię, a co mam na myśli, to co może mi się udać, czyli żeby być pomiędzy ścianą i... Goddammit. A więc, no cóż, niestety się nie udało, nie da się chyba tego zrobić, więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało, na razie i cześć, pa pa! I zapraszam was jutro na Antichamber, nie, Antichamber? Zapomnę jaką mam serię w piątek. Chyba Antichamber. Pa, pa.